Witam w kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy. Dzień dobry, mówi Kasia Staszak. Dziś tematem są leki odchudzające, a ekspertką tego odcinka jest wspaniała profesor Alina Kuryłowicz, diabetolożka i endokrynolożka. Z jej pomocą wyjaśnię, które leki hamują uczucie głodu, a które pomogą, jeśli zajadasz emocje. I czy tabletki działają tak samo jak słynne ostatnio zastrzyki. Powiem o wszystkich lekach, które są opisane w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, ale głównie skupię się oczywiście na tych bardzo popularnych teraz lekach w postaci zastrzyku właśnie. Szczególnie jeden lek szybko zdobył wielką popularność, głównie dzięki filmom na serwisie społecznościowym TikTok. Od razu zaznaczę, że w USA można reklamować leki i swobodnie używać nazwy handlowej, czyli tej, która jest mocno widoczna na opakowaniu. W Polsce jest inaczej, leków na receptę nie wolno reklamować, nie używamy nazw handlowych, posługujemy się nazwami substancji leczniczych. Otyłość podnosi ryzyko wielu chorób i skraca życie i dlatego właśnie lekarze namawiają pacjentów na zrzucenie kilogramów. Podstawą jest oczywiście zdrowe odżywianie i ruch, ale jak zaznaczają eksperci od leczenia otyłości, tylko nielicznym osobom udaje się dzięki temu osiągnąć i utrzymać przez całe życie prawidłową masę ciała. Trudne to jest zwłaszcza przy bardzo dużej otyłości, dlatego eksperci od leczenia tej choroby zalecają wspieranie chorych lekami. Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości wymienia 4 takie leki. 4 leki, które swoim działaniem wspomagają utratę masy ciała. Pierwszą substancją z tej listy jest semaglutyd. To jest obecnie najsłynniejszy na świecie lek. Drugi to liraglutyd. I te leki należą do grupy analogów GLP-1, tak się nazywają, i zmieniły leczenie otyłości. Dlaczego są takie rewolucyjne i czym się od siebie różnią, wyjaśni nam profesor Alina Kuryłowicz, diabetolożka, endokrynolożka, która pracuje w poradni leczenia otyłości Szpitala imienia Orłowskiego w Warszawie, a w Polskiej Akademii Nauk prowadzi badania dotyczące zaburzeń w funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej. O sekretach naszej tkanki tłuszczowej zrobiłam z profesor Kuryłowicz już kilka tekstów do Wyborczej. Bardzo wam te teksty polecam. Ale najpierw posłuchajcie, jak profesor Kuryłowicz mówi o lekach na otyłość. Witam Państwa serdecznie. Będę mówić o rzeczach naprawdę ważnych, o tym, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilku lat w leczeniu chorych na otyłość, bo mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją. Dlaczego teraz wszyscy chętnie biorą się za leczenie otyłości? Dlatego, że wreszcie mamy skuteczne narzędzia. Takie narzędzia, które tak naprawdę obserwowaliśmy od ładnych paru lat, tylko nie umieliśmy ich tak naprawdę rozsądnie zastosować. O czym mowa? Mówię o lekach, które tak medycznie, ładnie nazywają się analogami GLP-1, a tak w slangu to te cudowne zastrzyki na odchudzanie. Co to są za leki? To są takie leki, które tak naprawdę ukradliśmy diabetologom. Diabetolodzy używają ich już od dobrych 10 lat, dlatego powiedziałam, że my się tym lekom już przyglądamy od dłuższego czasu. Co to za substancje? Co to za związki? Otóż są to białka, które naturalnie wydzielają nam się w przewodzie pokarmowym po posiłku i dają 3 ważne sygnały. Pierwszy sygnał dają do trzustki, czyli narządu wydzielającego insulinę i mówią: wydziel tyle insuliny, ile wynosi stężenie cukru we krwi. Stąd pierwsze zastosowanie tych leków to leczenie cukrzycy i dlatego ukradliśmy je diabetologom. Ukradliśmy je jednak po to, żeby wykorzystać 2 inne sygnały, które dają te białka. Pierwszy z sygnałów, który wykorzystujemy, to sygnał, który daje do głowy i mówi: jadłeś, nie musisz jeść więcej. Ośrodek sytości jest pobudzony. Drugi sygnał to sygnał do żołądka: pracuj wolniej, ciesz się tym posiłkiem, będziesz dłużej syty. Te 2 sygnały, sygnał do głowy i sygnał do żołądka, sprawiają, że ludzie regularnie stosujący leki z grupy analogów GLP-1 mają zdecydowanie zmniejszone łaknienie. Dłużej czują się syci, szybciej dociera do ich głowy informacja o tym, że zjedli posiłek. Jedzą mniej, w związku z czym chudną. Myśmy to zaobserwowali przypadkowo niejako u chorych leczonych na cukrzycę tymi lekami. Patrzyliśmy, że im owszem obniża się stężenie cukru, ale równocześnie chudną, co w cukrzycy typu drugiego, czyli tej, której częstość rośnie z wiekiem, która wiąże się z otyłością, fakt, że oni mniej jedzą, sprawia, że również poprawia się kontrola cukru we krwi.
fantastyczne leki. A ponieważ są to leki mądre, leki, które regulują wydzielanie insuliny do poziomu cukru we krwi, to możemy je stosować również u osób bez cukrzycy. Stąd boom i pomysł na stosowanie tych leków u chorych na otyłość bez towarzyszącej cukrzycy. No i mamy. Mamy te leki na rynku, mamy je w różnych formach. Ten lek, który jest już zarejestrowany do leczenia otyłości, uwaga, od 12 roku życia, czyli również u młodzieży, to liraglutyd. Lek, który znamy najdłużej, bo kilkanaście lat, i który stosujemy w codziennych iniekcjach, codziennych zastrzykach. Liraglutydowi od jakichś 2 lat depcze po piętach inny lek, semaglutyd, który stosuje się nieco wygodniej, bo w iniekcjach cotygodniowych, czyli zastrzyk robimy raz w tygodniu. No i semaglutyd wydaje się, że daje jeszcze lepsze efekty niż liraglutyd, bo liraglutyd pozwala schudnąć średnio około kilkunastu kilogramów, powiedzmy 10-12, a w przypadku semaglutydu te spadki masy ciała mogą sięgnąć nawet 20 kg. No to co? To właściwie rozwiążemy problem otyłości? Otóż nie. Musimy wszyscy pamiętać, że lek jest ale tak naprawdę tylko lekiem. On jest pomocą. Pomocą w zmianie stylu życia. Ponieważ jakich cudownych leków byśmy nie wymyślili, one nie zrobią za nas, czyli za pacjentów, roboty. Tej roboty, która jest najtrudniejsza, a polega na tym, żeby na stałe zmienić nawyki. I zawsze jak mówimy o leczeniu otyłości, to opowiadamy o tym, że podstawę w każdym przypadku, niezależnie czy choremu przepiszemy lek, czy go zoperujemy, to będzie stanowiła zmiana nawyków oparta na rozsądnym odżywieniu, aktywności fizycznej, a ponieważ to jest wszystko trudne, wprowadzenie tych zmian, często również oparta na współpracy z psychologiem, psychoterapeutą, psychodietetykiem. Jak powinniśmy w tym kontekście patrzeć na te nowe, cudowne leki na leczenie otyłości? Jako na wędkę, a nie rybę. Przez to, że pozwolą nam jeść mniej, ocenić tak realnie, ile potrzebujemy zjeść, żeby być sytymi, możemy ustalić, jakby zapamiętać sobie tak naprawdę, ile potrzebujemy zjeść, żeby osiągnąć sytość i żeby nie przytyć. Jesteśmy w stanie ocenić, co stanowi w naszym jedzeniu taki naddatek, przez który przybieramy na wadze. Wielu pacjentów stosujących te leki obserwuje również to, że zmniejsza im się chęć na picie alkoholu. To też bardzo pomocne, nie tylko jakby w korygowaniu swojej drogi życiowej, ale również jeżeli zapamiętamy fakt, że alkohol to puste kalorie. Mniej pijemy alkoholu, mniej przyjmujemy kalorii, również mamy większą kontrolę nad tym, co jemy. W związku z czym, jak powinniśmy podejść do leczenia tymi lekami? Po pierwsze, to są leki, w związku z czym mają swoje działania niepożądane. Nieliczne, ale istnieje ryzyko, że zwiększą one prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia trzustki i poważnej choroby. Jaki stąd wniosek? Ten lek powinien przepisać lekarz. Nie ma możliwości, żeby sięgnąć po ten lek na przykład na drodze korzystania z receptomatu, kiedy nikt nie ma nad tym leczeniem kontroli. Druga rzecz, której powinniśmy pamiętać, to są świetne leki, ale trzeba je stosować powoli. Powoli zwiększać dawkę. Dlaczego? Dlatego, że najczęstszym działaniem niepożądanym, nie tak poważnym jak zapalenie trzustki, są nudności i wymioty. Jeżeli zaczniecie Państwo od razu stosowanie tych leków od dużej dawki, te nudności i wymioty wystąpią właściwie na 100%. Dlatego w każdym protokole włączenia tych leków istnieje obowiązek stopniowego zwiększania dawki. Zazwyczaj w przypadku liraglutydu to jest zwiększa się tę dawkę co tydzień, natomiast w przypadku semaglutydu tę dawkę się zwiększa co miesiąc, tak? Więc to są takie długie interwały, w których pozostajemy na mniejszej dawce i dopiero po pewnym czasie zwiększamy dawkę, dochodząc na przykład po 4, 5 tygodniach, a czasami nawet po 12 do dawki maksymalnej. W związku z czym pamiętajmy, lek przepisuje lekarz i lekarz też powinien mieć kontrolę nad tym procesem leczenia, ponieważ uwaga, nie każdy pacjent wymaga dojścia do dawki maksymalnej podczas leczenia tymi lekami, a pacjentowi samemu trudno jest ocenić, czy postęp, który uzyskuje, redukcja masy ciała jest adekwatna. Musi być ktoś z zewnątrz, kto spojrzy, kto ma doświadczenie w pracy z tymi lekami i powie tak, jest dobrze, szybsza utrata masy ciała będzie dla pana, pani niekorzystna. Ważne jest też, żeby zasięgnąć opinii dodatkowej osoby, eksperta z zakresu dietetyki, fizjoterapii, jak powinno wyglądać nasze życie w trakcie leczenia tymi preparatami. Jak powinniśmy się odżywiać,
jaką aktywność powinniśmy podejmować, jak często i jak intensywną. Należy się bowiem liczyć z tym, że w momencie, kiedy zaczniemy jeść mniej, to nasza wydolność może trochę spaść. I tu ostrzegam tych wszystkich, którzy stosują te leki jako takie leki lifestyle'owe. Zastosuję sobie ten lek przez 2-3 miesiące przed wakacjami, przed ślubem, żeby wcisnąć się w nowy kostium kąpielowy czy sukienkę. Po taką interwencję sięgają zazwyczaj osoby nie takie, które mają dużą nadwagę lub otyłość, wręcz przeciwnie, osoby zazwyczaj z prawidłową wartością wskaźnika BMI, które do wymarzonej, wyidealizowanej sylwetki potrzebują utraty 2-3 kg. I tu kłopot, bo to zazwyczaj są osoby, które nie jedzą za dużo, których dzienne zapotrzebowanie kaloryczne i dzienna ilość spożywanych dziennie kalorii nie przekracza 1800-2000. Nagle stosując te leki doświadczają znacznej redukcji apetytu, zaczynają jeść 800-1000 kalorii, słabną, mdleją, odwadniają się, mają szereg komplikacji. Dlatego pamiętajmy, lek jest lekiem dla osób potrzebujących. Przed jego włączeniem konieczna jest konsultacja lekarska. Kogoś, kto ma doświadczenie z postępowaniem z chorymi na otyłość, jest w stanie ocenić, czy ten lek naprawdę w tej sytuacji pomoże. No i konieczna jest też taka regularna kontrola, współpraca ze specjalistą w celu oceny postępów. Czy te postępy w trakcie leczenia są prawidłowe, czy to odchudzanie nie przebiega za szybko. Pamiętajmy, bezpieczny limit to od 0,5 kg na tydzień. To jest taka ilość, którą my lekarze uważamy za bezpieczne, jeżeli chodzi o tempo redukcji masy ciała, a dla wielu naszych pacjentów jest to absolutnie poniżej ich oczekiwań. Pacjenci chcieliby chudnąć tygodniowo 5 kg, co z wielu względów jest po prostu dla ich zdrowia niebezpieczne. No i na koniec, ktoś musi z tego leczenia pacjenta wyprowadzić, musi poradzić, co robić dalej. W związku z czym też nie należy tego leczenia przerywać nagle, co często miało miejsce ostatnio w związku z trudnościami w dostępie do tych leków, a schodzić z dawek powoli, również pod kontrolą lekarza, pod kontrolą dietetyka i fizjoterapeuty, którzy podpowiedzą, jak sobie radzić w nowym życiu po zakończeniu leczenia. Podsumowując, mamy świetną opcję. Wreszcie mamy leki, które pozwalają zredukować masę ciała. Ale pamiętajmy, są to leki, mają swoje działania niepożądane. Są to leki, więc wymagają regularnego monitorowania stosowania. Są to leki, więc trzeba wiedzieć, jak umiejętnie je odstawić. Dziękuję Państwu za uwagę. Kiedy na potrzeby tekstu wyborczej rozmawiałam z profesor Kryłowicz o lekach na otyłość, zaznaczyła ważną rzecz dotyczącą semaglutydu. Ten lek inaczej działa w formie tabletek, a inaczej w formie zastrzyku. Semaglutyd w tabletkach to świetny lek na cukrzycę, jak powiedziała, ale nie powoduje znaczącej redukcji masy ciała. Niestety zdarza się, że pacjenci chorujący na otyłość bez cukrzycy kupią bardzo duży zapas tabletek, bo myślą, że no, lepiej zażywać tabletki niż robić sobie zastrzyki. Albo ktoś na przykład ma trudności z kupieniem leku w formie wstrzyknięć, dlatego że rzeczywiście ten lek jest w tej chwili na świecie tak popularny, że czasami w aptekach go brakuje. No więc ktoś zamiast wstrzyknięć kupuje sobie tabletki, wydaje 1000 albo nawet więcej złotych, robiąc wielkie zapasy. No a jak powiedziała profesor Kuryłowicz, równie dobrze mógłby się odchudzać z pomocą witaminy C, ponieważ tabletki nie działają tak samo jak wstrzyknięcia. Nasza ekspertka wyjaśniała, że leki, które uznaje się za rewolucyjne w leczeniu otyłości, hamują uczucie głodu. Ale są osoby, u których otyłość związana jest bardziej z emocjami. Czyli mogą na przykład zajadać stres, nagradzać się jedzeniem za ciężki dzień. I w leczeniu otyłości u takich osób stosuje się preparat złożony z dwóch substancji. Naltrekson z bupropionem, tak mówię, żebyście mogli zapamiętać. Naltrekson jest stosowany w leczeniu uzależnień od alkoholu i opiatów, a bupropion między innymi jest stosowany w leczeniu depresji i nikotynizmu. Połączenie tych substancji zwiększa uczucie sytości i hamuje apetyt, albo silną potrzebę zjedzenia czegoś konkretnego. I jak tłumaczyła mi profesor Kuryłowicz, ten lek działa na ośrodek nagrody w mózgu, czyli pomaga opanować taki ból emocjonalny, który może prowadzić do objadania się. Oczywiście znowu, ten lek też trzeba zastosować w połączeniu ze zmianą nawyków żywieniowych i z większym ruchem. Sam lek, nie ma cudów, nie zadziała. Ostatni lek z listy Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości to Orlistat. To jest lek najdłużej stosowany do leczenia otyłości, ale aktualnie używany najrzadziej.
Powodem takiego odchodzenia od tego leku są uporczywe skutki uboczne, czyli tłuszczowe biegunki. I często tak trudne do opanowania albo trudne do pogodzenia z normalną aktywnością zawodową czy życiową, no, że pacjenci nie chcieli go używać. Orlistat zmniejsza wchłanianie tłuszczu w jelicie i organizm nie przyjmuje tłuszczów dostarczanych z jedzeniem, przez co zmniejsza się liczba przyswajanych kalorii. Lek jest w kapsułce, bierze się go przed, w trakcie lub po każdym posiłku zawierającym tłuszcz. Możliwe jest, że lekarz zaproponuje pacjentowi dwa leki na otyłość, ponieważ będzie chciał opanować oprócz tego uczucia głodu, gdzie użyje zastrzyków, też ten głód emocjonalny i połączy te analogi GLP-1 z naltreksonem i bupropionem. Uderza się wtedy w dwa mechanizmy prowadzące do otyłości, ale jak zaznaczyła profesor Kuryłowicz, taka kuracja to duży wydatek finansowy. Często u takich osób jest też potrzebna pomoc psychologa. No jeśli jeszcze sobie dołożymy, no niestety czasem płatne porady dietetyczne i porady dotyczące treningu, no to wychodzi naprawdę ogromna kwota. Prawda czy mit? Czy leki na otyłość można dostać z refundacją NFZ? Tak, choć trzeba spełnić kilka warunków. Refundacja po pierwsze dotyczy tylko semaglutydu. Pacjenci z cukrzycą, jeśli spełniają wymagane kryteria, płacą za semaglutyd w formie wstrzyknięć 30% ceny. To znaczy około 100 zł płacą zamiast około 350. Te kryteria, które taki pacjent musi spełnić, to po pierwsze musi mieć wskaźnik masy ciała, czyli BMI, powyżej 30, a to już oznacza otyłość. Jak obliczamy BMI? Wchodzimy sobie na przykład w internetowy kalkulator i wpisujemy tam swoją wagę i wzrost. I kalkulator wszystko nam wyliczy. Druga wymagana rzecz to wynik hemoglobiny glikowanej. Musi być powyżej 7,5. To jest takie badanie znane osobom z cukrzycą. I ten wynik 7,5 ma być stwierdzony mimo udokumentowanego leczenia co najmniej dwoma lekami na cukrzycę. Czyli to nie może być taki świeży pacjent, który z rozpoznaną świeżo cukrzycą, który jeszcze w ogóle nie zaczął leczenia, tylko musi już mieć w dokumentacji medycznej wpisane co najmniej dwa leki. No i poza tym lekarz musi stwierdzić wysokie ryzyko zawału serca lub udaru mózgu, co akurat przy otyłości cukrzycy jest do stwierdzenia dosyć proste. I lek w postaci tabletek nie jest refundowany, refundowane są tylko zastrzyki. Pacjentom z cukrzycą, którzy nie spełniają tych warunków, a chcieliby się leczyć na własny koszt, lekarz może przepisać pełnopłatną receptę. Pytanie, które często się pojawia, brzmi, czy receptę na taki lek może dostać też osoba ze zbyt dużą masą ciała albo bez cukrzycy? Na liraglutyd bez problemu, a semaglutyd wciąż czeka w Polsce na rejestrację do leczenia otyłości. Jednak ponieważ z wielu badań wiadomo, że ma takie działanie, lekarz może zgodzić się na wystawienie recepty poza tymi wskazaniami medycznymi. Ponieważ zainteresowanie tymi lekami na całym świecie jest ogromne, leków często brakuje w aptekach i na początku marca sprawdzałam, czy łatwo kupić, zrealizować receptę w aptece. Pisałam, jak już wspominałam, teksty do Wyborczej, dzwoniłam do kilku aptek w Warszawie i kiedy farmaceuci informowali mnie, tak, mamy dwa opakowania, to od razu pytali, czy lek odłożyć lub zarezerwować. Żeby odpowiedzieć na zainteresowanie swoich klientów, apteki niektóre zaczęły sprzedawać semaglutyd z importu, czyli opakowanie jest przeznaczone do sprzedaży w innym kraju, i za taki lek trzeba zapłacić już około 700 zł, czyli dwa razy więcej niż za opakowanie przeznaczone na polski rynek. To już wszystko w tym odcinku Zdrowej Rozmowy. Zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. Dziękuję, że nas słuchacie. Wszystkiego dobrego na wiosnę. Do usłyszenia, mówi Kasia Staszak.